A więc postarajmy się o to, aby to nie zabrzmiało dziwnie i nie wywoływało dyskomfortu. Dlatego myślę, że przez ostatni czas całkiem sporo doświadczyliśmy. Chyba nawet nie muszę mówić, co się wydarzyło i co się zadziewa w tej chwili. Wojna zadziewa się w głowie każdego z nas. Nie tylko na zewnątrz. Nie tylko podczas śledzenia informacji w mediach, telewizji, w internecie. Wojna to nie są tylko te komunikaty, które słyszymy. Wojna to nie tylko ludzie, którzy giną. To nie ataki wojska, to nie wybuchy rakiet, choroby, utraty bliskich, rodziny. Wojna to jest ta katastrofa, która dotyka każdego z nas, każdego dnia. To jest suma wszystkich konfliktów, jakie odczuwamy każdego dnia. Konfliktów, które wpływają na to, jak kształtują się nasze wybory, myśli, wartości, pragnienia czy decyzje. Myślę, że przez ostatni czas dostaliśmy ważną lekcję do przyswojenia, która pewnie dla każdego z nas troszeczkę inaczej wygląda. Pewnie każdy z nas inaczej ją interpretuje. Dla mnie ostatnie 2 lata to był taki sprawdzian trochę dojrzałości, trochę dorosłości, trochę odpowiedzialności. To był też czas głębokich refleksji i weryfikacji tego, czym jest dla mnie świadome życie, czym jest dla mnie to życie, które ja chcę przeżywać. To był też czas odnajdywania nowych wartości i przyswajania tego, co przyniosły mi wcześniejsze doświadczenia. Walki, które toczą się w tej chwili na Ukrainie, myślę, że sprowadzają nas wszystkich teraz na ziemię. Nie wiem jak wy, ale ja dostrzegłem przez ostatnie lata, że ludzie coraz bardziej się izolują od siebie i każdy stawia dzisiaj bardziej na indywidualizm. Każdy chce mieć swoje, utrzymywać się ze swojego, żyć po swojemu, mieć swoje zdanie, swoją rację. Te wartości związane z nacjonalizmem, narodowością, wydaje mi się, że dzisiaj już się tak nie utrzymują jak kiedyś. Co ja mam tutaj na myśli? Nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie czuję takiego przywiązania do bycia Polakiem. W zasadzie to jest mi to obojętne, jaką mam narodowość, czy byłbym Niemcem, Słowakiem, Rumunem, Hindusem, Chińczykiem. Jest mi to totalnie obojętne. Naprawdę, kompletnie się z tym nie identyfikuję i myślę, że znaczna część osób dzisiaj ma podobnie, jak nie większość. I wiecie, ta kwestia granic, bo granice nie istnieją, granic nie ma. To są tylko koncepcje umowne w naszych głowach, które nasz umysł stwarza, żeby czuć się bezpiecznie. Takimi granicami dla Ukrainy są granice, które tworzą ich państwo. I gdy mamy taki kraj, który atakuje inny kraj, to normalne jest, że ktoś czuje się zagrożony i chce się bronić. I tak samo jest w naszym życiu codziennym. Każdy z nas identyfikuje się ze swoim ciałem i ma jakąś koncepcję dotyczącą tego ciała. I gdy coś nam zagraża, to może być jakieś wydarzenie, jakieś doświadczenie, druga osoba, to może być myśl o tym, że zabraknie ci pieniędzy, paliwa albo jedzenia, albo spadnie bomba na twój dom, to czujemy się zagrożeni, czujemy się zobowiązani do tego, żeby się bronić. Ta cała sytuacja pokazuje mi, że przez ostatnie lata właśnie tej izolacji zbudowaliśmy sobie trochę taką bańkę poczucia bezpieczeństwa, że zawsze wszystkiego będziemy mieć pod dostatkiem, nigdy nam niczego nie zabraknie, że nie przydarzy nam się krzywda, nikt nas nie zaatakuje. Wiecie, internet daje dużo możliwości, praca zdalna, komfort i w ogóle. A tu nagle wojna i to taka syta, poważna, zaraz obok nas. Zszokowało mnie to naprawdę. Przez ostatnie dni jestem w szoku. Że to się wydarzyło, że to jest naprawdę. I całym sercem wspieram całą Ukrainę, wspieram moich przyjaciół, wspieram moich bliskich, kibicuję. Ja też nie przywiązuję się tak do historii i wiem, że tam wiele osób nadal wspomina Wołyń i te inne kwestie ukraińskie. Mnie to nigdy nie dotknęło i myślę, że ci ludzie, którzy kiedyś dopuścili się tych zbrodni, że ich w zasadzie nie ma i dla mnie to jest po prostu bez znaczenia, nie? Ja wiem, że ktoś może mnie teraz za to zbeszczać, ale sorry, mam to w dupie, nie? Jakby uważam, że historia nas niczego nie uczy. A mało tego, utrzymujemy w sobie urazy i konflikty, które są już nam niepotrzebne. Historia nie uczy nas, jak wybaczać. Historia nie uczy nas, jak siebie kochać. Historia nie uczy nas życzliwości. Historia mówi nam, że ktoś nas kiedyś zaatakował, ktoś nam coś kiedyś zabrał, z kimś walczyliśmy, coś dostaliśmy. Może uczy nas o ewolucji, czy o jakichś tam, wiadomo, wynalazkach, różnych odkryciach. Ale takich wartości nas nie uczy i każdy z nas musi je odnaleźć w sobie. Ja pokładam dużą uwagę i dużą wartość w kwestie duchowości, w kwestie duchowe.
Tylko przez ostatni czas przechodzę pewien kryzys duchowy. On się jeszcze nie skończył. Myślałem, że się skończył, ale się nie skończył. I jest to kryzys związany z tym, że tej duchowości, którą na przykład ja doświadczam, nie? Albo to, co ja nazywam duchowością, ja tego nie jestem w stanie zakomunikować. I za każdym razem, kiedy próbuję coś zakomunikować, to zderzam się z barierą językową i tym, że każdy może doświadczyć tego czegoś inaczej. Zawsze można się o to pokłócić, sprzeczać. Niektórzy ludzie wolą taką ścieżkę duchową tradycyjną, inni ludzie wolą freestyle. Ja jestem osobą, która lubi szukać i sprawdzać po swojemu i się raczej nie przywiązuje do żadnych tradycji. Ten kryzys jest też związany z tym, że głęboko poszukując duchowego zjednoczenia się, bo ja szukałem oświecenia przez znaczną część mojego rozwoju duchowego, ja to odkryłem, ja to znalazłem, ja to mam, ja już niczego nie potrzebuję i mam tą pewność po prostu, bo cały czas jest to ze mną, nie? Jakby to nie ucieka nigdzie. Ja chciałbym dać to wszystkim ludziom, a nie jestem w stanie. I dodatkowo sam jestem człowiekiem, który też doświadcza różnych konfliktów wewnętrznych, mimo tego, że w tle tego doświadczenia czuję czysty spokój, czystą obecność nieskończoności, która patrzy cały czas sama na siebie, nie? I jakby mam to cały czas. Obserwuję doświadczenie człowieka, Damiana. Obserwuję doświadczenie ludzi wokół mnie, wszystkich. Widzę, że bardzo jesteśmy podobni na tej płaszczyźnie bycia człowiekiem, choć każdy z nas jest inny, inaczej funkcjonuje, nie? To są podobieństwa i są różnice. I te kwestie duchowe mieszają się z kwestiami związanymi z człowieczeństwem, czyli wartościami, emocjami oraz z kwestiami materialnymi związanymi z przetrwaniem i właśnie granicami, nie? Dlatego często jest tak, że ktoś wchodzi w duchowość, myśli, że życie będzie idealne, doświadcza czegoś, potem schodzi na ziemię. Okazuje się, że nie jest idealnie, przychodzi rozczarowanie, nihilizm i to zwątpienie, i to trzeba przerobić jeszcze i pracować nad tym. Nagrywam to wideo, bo poczułem, że potrzebuję coś powiedzieć do kamery. Ostatnio mało nagrywam. Trochę skupiłem się na innych sprawach i wybaczcie mi, bo zależy mi na tym, żeby prowadzić ten kanał przede wszystkim dla ludzi, bo jakby ja nie mam potrzeby, żeby nabijać sobie wyświetlenia i nie potrzebuję uwagi, nie? Ja miałem taki etap, kiedy zafascynowałem się YouTube'em i twórczością i cisnąłem ostro, ale to mi przeminęło. Ja nie mam już potrzeby w ogóle nabijania wyświetleń. Nie mam już ambicji, nie? Nie mam w ogóle ambicji, żeby osiągnąć cokolwiek na płaszczyźnie duchowej, więc to jest raczej spontaniczny wyraz siebie, nie? Nagrywam to wideo, ponieważ zbudowałem z wami pewną relację, którą chcę kontynuować, więc raczej nagrywam to wideo dla relacji, dla osób, które mnie śledzą i chcą mieć ze mną jakąś relację. Nie nagrywam tego tak na sucho dla jakichś korzyści, po prostu nagrywam to taką, nie? Chciałbym, żebyśmy wszyscy razem utrzymywali wewnętrzny spokój, ale żebyśmy też nie zamykali oczu, że ten konflikt trwa i istnieje, jest prawdziwy, że ci ludzie walczą, że ludzie umierają, że tam jest wojna, tam lecą rakiety, tam ludzie do siebie strzelają, tam jest krew, tam jest przemoc, tam jest niesprawiedliwość, ogromna niesprawiedliwość. Że jest też bezsilność i bezradność, bo kraje NATO nie są w stanie w tej chwili pomóc, tak? Bo jest ten strach o użycie broni nuklearnej. I myślę, że to jest taki lęk nas wszystkich, bo wiecie, z jednej strony mam takie poczucie, nie, no gdzie tam broń atomowa, przecież Putin nie użyje broni atomowej, gdzie tam, nie? Przecież ma jeszcze łeb na karku. No ale tak samo nikt nigdy nie myślał, że nie będzie pandemii, tak? Wróć. Nikt nie przewidywał, że będzie pandemia, tak? Może ktoś tam przewidywał, ale wydaje mi się, że też nikt w to nie wierzył, nie? Aż w końcu wybuchła. I ostatnio nawet miałem taką refleksję, że była pandemia. Jest wojna, to jeszcze brakuje komety, która będzie leciała w stronę Ziemi, nie? To już byłby totalny kosmos. I z jednej strony mnie to przeraża, i może to dziwnie zabrzmi, ale nawet przez chwilę miałem takie poczucie, Boże, jakie to jest piękne, bo przynajmniej to jest jakiś powód, dla którego możemy się zjednoczyć, nie? No bo dzięki pandemii, może żeśmy się poizolowali, ale na przykład wzrosła wartość pracy zdalnej, też ludzie sobie niektóre rzeczy pouświadamiali. A dzięki wojnie Europa się jednoczy i uświadamia sobie swoje jakieś tam cienie, słabości czy braki, nie? To teraz jakby jeszcze leciała kometa w stronę Ziemi, to cały świat musiałby się zjednoczyć, no bo trzeba byłoby coś zrobić z tą kometą. I wtedy może zamiast naparzać między sobą rakietami nuklearnymi, no to wszystkie te rakiety byśmy wysłali w stronę tej komety, nie? Ech, bajka. Ale powracając, myślę, że my się nie spodziewamy najczarniejszego scenariusza, nie? Ale on mógłby się wydarzyć.
Mógłby, nie? To jest możliwe. Wyobraźcie sobie, że w tej chwili Putin naciska przyciski, lecą rakiety atomowe, nie wiem, w Warszawę, w Berlin, w Paryż, gdzieś tam Londyn, te największe stolice, Waszyngton, Nowy Jork, puf, w Kraków. Taką myśl miałem. I nas nie ma, nie? Mamy nuklearną zimę i kto by chciał żyć w takich warunkach, nie? Ja bardzo z całego serca kibicuję Ukraińcom, też wspieram jak tylko mogę i się nie chcę zamykać na to oczu, bo ktoś może pomyśleć, że o Jezu, Putin taki biedny, trzeba go przytulić, wysłać mu miłość, trzeba wymedytować, to nie będzie tej wojny. To tak nie działa. Słuchajcie, to... Duchowość nie działa aż tak bardzo. To nie jest tak, że myślami czy intencjami możemy kontrolować całą rzeczywistość. My możemy w pewnym sensie wejść w inny stan świadomości i rozpuścić granice, bo to jest stan świadomości, w którym nie ma granic, tak? Poprzez medytację, poprzez uważność możemy rozpuścić ego, jakieś tam uwarunkowania, utożsamienia. Może wpłynąć na siebie i kilka osób lokalnie wokół siebie, ale w całego świata tak się nie da uzdrowić. To są trochę... wyolbrzymione nad wyraz idealistyczne twierdzenia. Ja wiem o tym, bo sam kiedyś trochę w to wierzyłem, ale tylko trochę i przez chwilę. Nie byłem aż tak fanatyczny. I testowałem te wszystkie teorie, więc wiem jak to działa. Trzeba po prostu wspierać materialnie, informacyjnie, jakkolwiek tylko jesteśmy w stanie i mieć taką nadzieję, że to się wszystko poukłada. W tej chwili tylko nadzieja nas ratuje, nie? Człowiek jest tak uwarunkowany, że potrzebuje nadziei jak tlenu, żeby funkcjonować. Tak, myślę, że to jest jedna rzecz, to jest... może inaczej. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie ja chciałem przekazać tutaj w tym wideo, to jest to, żebyśmy uważali na wojnę, jaką prowadzimy wewnątrz naszych głów. Żebyśmy tylko nie zwracali uwagi na to, co na zewnątrz nas, na to, co się dzieje na zewnątrz nas, tylko na tą wojnę, ale też zwracali uwagę na tą naszą wewnętrzną wojnę. Bo te wszystkie zewnętrzne konflikty rodzą się z wewnętrznych konfliktów. Najpierw ktoś ma problem sam ze sobą, a potem ma problem z kimś innym i tak to działa. Zanim zacząłem nagrywać to wideo, miałem nawet takie poczucie, Jezu, sam nie wiem nawet, co ja mam tu powiedzieć do tej kamery, nawet nie wiem, po co ja to nagrywam, ale jest coś we mnie, co chciało się po prostu wyrazić i mam taką nadzieję, że nie jestem sam, który tak myśli i wierzę, że jest wiele osób, które też ma takie przemyślenia. Także wspierajmy siebie nawzajem, dbajmy o tą życzliwość międzyludzką, o wspólne wartości, bo to jest ważne. To już nawet nie chodzi o samą duchowość, ale o relacje międzyludzkie, o po prostu fajne, zwyczajne życie, nie? Takie codzienne. Tak. Dzięki wam za uwagę i trzymajcie się ciepło. Miłego. Elo, błyszka.